Adam Ostrowski brzydki, zły i szczery. Prolog. Ale mamy piękny majowy dzień powiedziałem sam do siebie, stojąc na tyłach sceny z mikrofonem w ręku. To była pierwsza impreza plenerowa po półrocznej przerwie spowodowanej moją chorobą. Czułem stres, niepewność i podniecenie jednocześnie. Nie miałem pojęcia, czy dam radę, tym bardziej, że po utracie płuca uczyłem się swojego organizmu od nowa. Patrzyłem na kochana Igrina. Po nich również widać było niepewność i stres. Kilka miesięcy wcześniej nie potrafiłem wypowiedzieć płynnie jednego zdania, a teraz nerwowo chodziłem w kółko, powtarzając w myślach teksty z nowej płyty. Lekarze nie widzieli żadnych szans na to, bym jeszcze kiedykolwiek mógł zagrać koncert. Tak bardzo mi zależałoby wrócić na scenę, że nie przyjmowałem tego do wiadomości. Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko ludzie, którzy zbyt szybko rezygnują. Ja do takich nigdy nie należałem. Od dziecka chciałem być we wszystkim najlepszy, a jeśli ktoś uważał, że sobie nie poradzę, robiłem co w mojej mocy, by mu udowodnić, że się myli. Miały kolejne minuty. Co chwila zerkałem na HM, sprawdzając, czy już podłączył swoje gramofony i mikser, byśmy mogli w końcu zacząć. Wciąż nie mogłem uwierzyć w to, co miało nastąpić. Strasznie dziwne uczucie. Takie samo jak przed egzaminem praktycznym na prawo jazdy. Wiesz, że umiesz jeździć, ale nie masz pojęcia, czy zdasz. Widziałem, że umiem rapować, ale nie miałem pojęcia, czy dam radę. Kolejne minuty ciągnęły się w nieskończoność. Green z kochanem raz po raz podchodzili i pytali, czy wszystko ze mną w porządku, jakby sami potrzebowali otuchy. Ten koncert to była jedna wielka niewiadoma. Wreszcie HM odpalił dźwięki ze swojej konsolety. Od wejścia na scenę dzieliły mnie sekundy. Jak nie teraz, to nigdy pomyślałem i niepewnie krzyknąłem do ludzi. Reprezentacja Bałut powraca. Zróbcie wielki hałas dla -a hm Haema. Wrzask pod sceną stłumił moją niepewność. Zróbcie wielki hałas dla moich braci, glina i kochana, dorzuciłem. Ponownie rozległ się wrzask publiczności. Czy jesteście gotowi? Podkręcałem atmosferę. Nie słyszę was. Czy jesteście gotowi? Tak, niosło się po całej okolicy. Znów poczułem adrenalinę i dreszcz emocji. Koncertowy narkotyk zaczął działać. Byłem jak ryba, którą po wyłowieniu wpuszczono z powrotem do wody. Stanąłem na schodkach prowadzących na scenę, niecierpliwie czekając na fragment bitu rozpoczynający zwrotkę. Mijały kolejne takty intra. Rosło mi ciśnienie, endorfiny krążyły we krwi, pojawiły się ciarki na plecach, a umysł opanowała tylko jedna myśl: Udało się. Jestem. Wróciłem. Rozdział pierwszy. Selektywne, starannie dobrane brzmienia bębnów. Mocny bas. Sample z płyt winylowych, których znalezienie nieraz wymagało odwiedzenia miejsc, do jakich nigdy bym pewnie nie dotarł, gdyby nie moja pasja i chęć stworzenia czegoś wyjątkowego. Muzyka. Zakochałem się w niej od pierwszego dźwięku. Odkąd pamiętam, w domu był gramofon i potężna jak na tamte czasy kolekcja płyt. Jazz, funk, soul z lat 70. Rodzice z początku nie pozwalali mi ich dotykać, obawiając się, że wszystko popsuje, ale nie byli w stanie mnie upilnować. Z uporem maniaka i bezwzględną premedytacją wykorzystywałem każdą chwilę ich nieuwagi, by dorwać się do płyt. Uwielbiałem patrzeć, jak igła przemierza kilometry wosku, wydobywając dźwięk, który wywoływał u mnie ciarki. Kładłem się na podłodze przy głośniku, zamykałem oczy i wyobrażałem sobie, że stoję na scenie z mikrofonem w ręku, śpiewając ulubione utwory z takim zaangażowaniem, jakby to były moje własne kompozycje. Narastała we mnie niepohamowana chęć tworzenia. Godzinami eksperymentowałem w swoim pokoju z magnetofonem, zapełniając kasety najróżniejszymi dźwiękami przedmiotów, które akurat miałem pod ręką. Budowałem perkusję z krzeseł i garnków. Przy śniadaniu zamiast skupiać się na jedzeniu, konstruowałem instrumenty ze szklanek i stależy, których odgłosy wydobywane uderzeniami widelca nieraz doprowadzały rodziców do szału. Ojciec, widząc moją fascynację, postanowił zapisać mnie do szkoły muzycznej. Zresztą sam uwielbiał śpiewać i grać na gitarze. Miał stary mikrofon Unitry i zaawansowanego wiekowo szpulowca, na którym nagrywał własne interpretacje piosenek Beatlesów. Uwielbiałem zakradać się pod drzwi jego pracowni i podglądać, jak podłącza sprzęt. Obserwując te działania, byłem pod tak wielkim wrażeniem, jakbym był świadkiem pierwszego lądowania na Księżycu. Te wszystkie kable, mozolne ustawianie głowicy w magnetofonie, test mikrofonu. To był kosmos. Bardzo chciałem się dowiedzieć, jak on to robi. Ale byłem tak zafascynowany jego poczynaniami, że czułem się kompletnie onieśmielony. Ojciec często wspominał, jak za studenckich czasów grywał po klubach takich jak Tygrys czy futurysta. Kiedy o tym opowiadał, widziałem w jego oczach radość i smutek jednocześnie. Zawsze wyważony, spokojny, wręcz mizantropijnie podchodzący do życia, nie był w stanie ukryć emocji. Chociaż nie potrafiłem jeszcze wyrazić tego słowami, w głębi serca czułem, że mamy to samo marzenie. Z tą tylko różnicą, że on nie widział już szans na jego realizację Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego rodzice postanowili posłać mnie do klasy skrzypiec Proszę wybaczyć, jeśli ktoś poczuje się urażony, ale moim zdaniem jest to strasznie denerwujący i bezużyteczny instrument Szczerze współczuję sąsiadom, którzy musieli wysłuchiwać tego polenia przez tyle lat Na wczesnym etapie mojej nauki profesorka zwykła mawiać, że rżnę smyczkiem jak szkłem po dupie Trudno było się z nią nie zgodzić Mieszkaliśmy na trzecim piętrze jedenastopiętrowego wieżowca. Gdy zaczynałem ćwiczyć, sąsiad z drugiego piętra walił kijem od szczotki w sufit, a sąsiedzi z góry stukali krzesłem o podłogę. Sąsiad, mieszkający za ścianą, dołączał do tej kociej orkiestry, napieprzając młotkiem w kaloryfer. Musieli to kochać. Początkowo ćwiczyłem pod okiem mamy godzinę dziennie. Nie brzmi to może hardkorowo, ale miałem wyjątkową zdolność marnotrawienia czasu i wydłużania tej godziny w nieskończoność. Robiłem wszystko, byle tylko nie ćwiczyć. Co chwila wymuszałem przerwy, wymyślałem setki powodów takich jak ból brzucha, nerki głowy czy dużego palca u nogi. Kiedy symulowanie przestawało działać, zaczynał się maraton toaletowy. Co trzy minuty ze szwajcarską precyzją Biegałem do kibla jakbym miał problemy z pęcherzem Niestety z każdym miesiącem Musiałem ćwiczyć coraz więcej Sąsiedzi z każdym dniem byli coraz bardziej Wkurwieni A mama była nieugięta jak snajper Który zastrzelił Kennedy'ego Pewnego dnia tak ją zirytował sąsiad z dołu Który chciał zapłacić rodzicom tylko za to Bym przestał grać Że kiedy wyszedł z naszego mieszkania Poprosiłabym grał najgłośniej jak potrafię Gość do dzisiaj się do mnie nie odzywa Innym razem kompletnie pijany sąsiad z za ściany próbował włamać się do naszego mieszkania, by porąbać skrzypce. Wspominałem, że to bezużyteczny instrument? Myliłem się. Skrzypce w rękach dziecka to najbardziej wyrafinowane narzędzie tortur w historii. Dzięki Bogu, poza szkołą i denerwującymi mnie i całe otoczenie ćwiczeniami, miałem też trochę czasu dla siebie. W klasie przyjaźniłem się z niejakim stefciem, z którym mieliśmy wiele wspólnych zajawek. Nasi rodzice też się polubili, więc często odwiedzaliśmy się po lekcjach, mimo że mieszkaliśmy daleko od siebie. W pierwszej klasie podstawówki wpadliśmy na niebanalny pomysł stworzenia własnej audycji radiowej. Na wzór polskiego radia nazwaliśmy ją Polski Magnetofon. Wszystko nagrywaliśmy na małego Grundiga i 60-minutowe kasety. Ostatnio przeszukując swoje rzeczy, które zostały u mamy, natknąłem się na jedną z tych kaset i ku swojemu zaskoczeniu stwierdziłem, że mimo młodego wieku byliśmy bardzo pomysłowi. Audycja składała się z kilku części. Były wiadomości, koncert życzeń głuchego muzyka, gdzie puszczaliśmy przeboje, najczęściej Żara i Wangelisa, było kilka minut humoru z dowcipami masztalskiego i kącik ślepego widza, czyli krótkie informacje o filmach. Starszy brat Stewcia miał pewne tajemnicze wówczas urządzenie, które nadawało naszym głosom efekt echa, dźwięków robota albo pogłos. Cały rok męczyłem rodziców, by mi kupili takie magiczne pudełko na gwiazdkę. Niestety dostałem czekolady i skarpetki. W latach osiemdziesiątych nie było szans na zdobycie takiego sprzętu bez znajomości, a i tak pewnie był super drogi. Całe szczęście, że poza skarpetami i czekoladą dostałem kasety od wujka, na jednej stronie była płyta Black Sabbath, a na drugiej Heavy D, czyli dobry nowojorski rap. Wtedy nie miałem pojęcia jak się nazywa ten rodzaj muzyki, ale wiedziałem, że to jest właśnie to, co chcę robić w życiu. Łączyć rytmiczne mówienie z zajebistą nutą. Gdy za dzieciaka wsłuchiwałem się w płyty rodziców, to w każdym kawałku miałem ulubiony fragment, który trwał maksymalnie kilkanaście sekund. Nagle poznałem utwory, w których ukochane motywy były zapętlone do kilku minut, a rap płynący z głośników budził we mnie narkotyczne pragnienie tworzenia. Nie wiem, jakim cudem tacie udało się zdobyć dwukaseciaka z możliwością podłączenia mikrofonu. Zanim rodzice zdążyli się nacieszyć nową zabawką, przejąłem sprzęt, szybko zabierając go do swojego pokoju. Cały czas nurtowało mnie, jak zapętlić ulubione fragmenty z płyt tak, abym mógł do nich rapować. Ów magnetofon był rozwiązaniem wszystkich moich muzyczno twórczych problemów. Precyzyjnie mierzyłem obroty taśmy i kilkunastokrotnie przegrywałem z kasety na kasetę dziesięciosekundowe motywy, tworząc kilkuminutowe bity. To był czas wielkich przemian, nie tylko w moim życiu, ale także w całym kraju. Nastał rok 1989 i skończył się komunizm. Korzystając z okazji całe nasze osiedle zrzuciło się na wielki talerz z odbiornikiem telewizji satelitarnej. Pamiętam dzień, w którym po powrocie ze szkoły włączyłem telewizor i zamiast dwóch szarych jak stopy alpinisty kanałów zobaczyłem kolorowy świat. Yo MTV Raps. Nie było siły, która mogłaby oderwać mnie od ekranu. Czułem się tak, jakby ktoś wpuścił mnie do Disneylandu z dożywotnim karnetem na wszystkie atrakcje. W końcu miałem nieograniczony dostęp do całego rapowego świata. Nagrywałem wszystkie odcinki na kasety VHS, po czym katowałem je na okrągło jak kibice prewencje na derbach w Łodzi. Gdy pierwszy raz usłyszałem rap, myślałem, że wszystkie rymowanki odbywają się na zasadach improwizacji i tak zacząłem swój niekończący się, jak czas pokazał romans z freestylem. Włączałem zapętlone przez siebie bity i godzinami próbowałem rapować o wszystkim, co mi tylko przyszło na myśl. Pierwszy raz w życiu czułem, że jestem częścią czegoś wyjątkowego, co sprawiało mi olbrzymią przyjemność. Oglądając Yo! MTV Raps szybko dowiedziałem się, że freestyle, a nagrywane kawałki to dwie różne sprawy. Jako dziecko miałem nieodpartą potrzebę wyrzucania z siebie emocji, więc pisałem wiersze. Nie były to górnolotne konstrukcje, ale przynajmniej dzięki temu doświadczeniu nie miałem oporów przed próbami pisania rapowych tekstów. Na samym początku mojej przygody z hip hopem nie było żadnych polskich wzorców, z których mógłbym wyciągnąć coś dla siebie, dlatego byłem przeszczęśliwy, kiedy pierwszy raz usłyszałem płytę spalam się kazika. To było świeże, odkrywcze, mówiło wprost o tym, jak wygląda świat, który mnie otaczał. Do dziś mam do tej płyty wielki sentyment, a kazik to pierwszy bohater mojego dzieciństwa. Bloki na rogatkach Łodzi zostały wybudowane pod koniec lat 70. Większość dzieciaków na osiedlu była w podobnym wieku. Większość miała też te same zainteresowania, więc nie trudno było znaleźć kumpli, którzy jak ja fascynowali się rapem. Najwięcej czasu spędzałem z moimi przyjaciółmi Pawłem i Tomkiem. Nasze życie kręciło się wokół hip-hopu i koszykówki. Byliśmy pokoleniem Jordana i finałów NBA z 1991 roku. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy dorastać w tak niesamowitych czasach. To była złota era rapu. Wu-Tang Clan, Black Moon, Dr Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Tupac, Notorious B.I.G., Nas, Mob Deep. Oj, działo się na amerykańskiej scenie. Każdy z nas kombinował przez ciotki, wujków, dziadków czy kuzynów mieszkających w Stanach kolejne zajebiste płyty, które przegrywane z kasety na kasetę rozchodziły się po osiedlu. Mieliśmy po 15 lat i całymi dniami przesiadywaliśmy na pobliskim boisku do koszykówki. To było tak zwane boisko na domkach albo po prostu placyk. Bumbox, freestyle, browarki, jointy i dobra atmosfera powodowały, że przychodzili tam wszyscy znajomi i nie tylko. Na placyku odbywały się zacięte mecze w kosza, dzięki którym stale spotykałem nowych ludzi i tak poznałem między innymi Kasa i Wygę oraz dwa lata starszego ode mnie Maćka o wdzięcznym pseudonimie Kot. Szybko znaleźliśmy wspólny język, gdyż Maciek również bardzo interesował się hip hopem, choć jego pasją było graffiti. Zresztą od razu nas tym zaraził. Po kilku miesiącach założyliśmy nasze pierwsze crew BDC, czyli Brigade de Combat. Maciek był pomysłodawcą nazwy. Niestety, moja znajomość języka francuskiego kończy się na filmach dla dorosłych. Wspomniałem o graffiti, więc muszę się przyznać, że w przeciwieństwie do kota byłem kompletnym beztalenciem i moja rola ograniczała się wyłącznie do stania na czatach, co i tak robiłem nieudolnie. Na trzeciej czy czwartej akcji udało mi się wprawdzie ostrzec ziomków, ale sam dałem się złapać. Byliśmy na tyle głupi, że do malowania wybraliśmy ścianę bloku na naszym osiedlu. Przez kolejny tydzień w ramach odpowiedzialności zbiorowej musiałem zamalowywać białą farbą wszystkie widniejące tam napisy. Chłopaki mieli straszny ubaw, patrząc jak zapieprzam z wałkiem i zamalowuję kibicowskie hasła białymi kwadratami. Jeszcze większą bekę mieli, kiedy skończyłem, gdyż wszystkie bazgrę przebijały. Przez białą farbę, dając efekt nieporównywalnie gorszy niż przed malowaniem. Na tym skończyłem śmieszną karierę graficarza, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że to właśnie rab będzie moją profesją. Będzie. Rozdział drugi. Cała rodzina wierzyła, że zostanę skrzypkiem. Trzeba powiedzieć otwarcie, że nie jest to zbyt męskie zajęcie. Ziomki z osiedla mieli wielką bekę z mojego grania. Lubili mi dokuczać zwłaszcza w trakcie zaciętych streetballowych meczów. Ej, skrzypek! Nie wczuwaj się tak, bo se palce połamiesz, słyszałem. Albo nie biegaj tyle, bo nie będziesz miał siły ćwiczyć na skrzypcach. Muszę przyznać, że nie traktowałem skrzypiec poważnie i często żartowałem sam z siebie. Skrzypek ci rzucił trójkę z przednosa, nosa, jak się z tym czujesz? Krzyczałem po danej akcji, albo. Jesteś tak cienki, że chyba ci kupię skrzypce pod choinkę. Nigdy nie odczuwałem spiny z tego powodu, że ktoś mówił na mnie skrzypek czy marny skrzypek. Takie tam zajęcie jak każde inne, może tylko trochę rzadziej spotykane. Moi starzy w odróżnieniu ode mnie mieli straszne parcie na to, bym coś w tej dziedzinie osiągnął. Wysyłali mnie na konkursy skrzypcowe, a w wakacje na kursy muzyczne do łańcuta. Do dziś uważam, że ich lekko powaliło, bo kompletnie nie pasowałem do tego klimatu, ale co ja mogłem zrobić, skoro mama ubzdurała sobie, że będę wirtuozem i nie było mocnych by ją odwieść od tego pomysłu. Swoją drogą na konkursach zawsze pojawiały się fajne dziewczyny, więc kiedy inni w wielkich nerwach skupiali się na przygotowaniu do występu, ja na luzaku bez żadnego stresu romansowałem w najlepsze. Miałem wywalone na rywalizację, a wszystkie wyjazdy konkursowe traktowałem jako edukacyjne wieczorki zapoznawcze. Mówiąc żargonem muzycznym, nieraz przeciągnąłem strunę. Kompletnie mi nie zależało na tych konkursach, chociaż paradoksalnie często je wygrywałem albo zajmowałem miejsca w czołówce. Ku mojemu niezadowoleniu, po każdym udanym występie rodzice wywierali na mnie jeszcze większą presję, ślepo wierząc, że skrzypce to moje powołanie. W liceum miałem mocno olewczy stosunek do nauki, nauczycieli i estymy, jaka się wiąże z zawodem muzyka. Dyrektorka mnie nienawidziła, tym bardziej, że znała się z moją mamą, której też nie darzyła sympatią. Syn dyrektorki chodził do tej samej szkoły, tylko był dwie klasy wyżej. Po którymś z wygranych przeze mnie konkursów podeszła do mnie i chcąc umniejszyć moje osiągnięcie powiedziała „Ostroski, ty to może grasz dobrze, ale za mądry nie jesteś, chociaż znając twoją matkę to się nie dziwię, bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. To już wiem, dlaczego z pani syna taki skurwysyn, odpowiedziałem. Nie trudno się domyślić, że zostałem natychmiast zawieszony w prawach ucznia. Dla mnie bomba. Miałem więcej czasu na rap. Trzecia klasa liceum w moim wykonaniu była mistrzowska. Szkołę odwiedzałem wyłącznie jako gość, by zobaczyć się z ziomkami, strzelić piwko i pogadać o pierdołach. Na koniec roku byłem zagrożony z trzynastu przedmiotów. Zdając sobie sprawę z sytuacji, wpadłem na genialny pomysł. Postanowiłem, że pod pretekstem uratowania napiętej sytuacji w domu, spróbuję ubłagać kolejnych nauczycieli, żeby wystawili mi ocenę mierną. Mówiąc prościej, chciałem ich wziąć na litość. Zacząłem od historyka. Panie profesorze, ja i tak nie zdam z pozostałych przedmiotów, może wystawiłby mi pan mierną, żeby rodzice zawału nie dostali? Poprosiłem. O dziwo pomysł zadziałał i tym sposobem po tygodniu zdołałem wyżebrać miarkę z siedmiu przedmiotów. Niestety, nauczyciele zorientowali się, że robi ich w konia i cały misterny plan legł w gruzach. Jedynki wróciły na swoje miejsce, a ja musiałem powtarzać trzecią klasę. Bardzo miło wspominam naszą matematyczkę, której znakiem rozpoznawczym były natapirowane rude włosy, dzięki czemu jej głowa wyglądała jak gigantyczny pompon cirliderki. Miała tak wielkie i gęste afro, że na każdych zajęciach urządzaliśmy sobie konkurs z rzutów tiktakami. Wystarczyło, że tylko na moment odwróciła się przodem do tablicy, a z ostatnich rzędów leciał grad kalorii. Każdy tiktak, który dosięgnął celu, wpadając w jej fryzurę, zostawał tam do końca zajęć, a czasami nawet do końca wszystkich godzin lekcyjnych. Do dziś się zastanawiam, czy miała aż tak anielską cierpliwość, czy zwyczajnie nie trybiła, co się dzieje. Jedną z moich ulubionych nauczycielek była wychowawczyni o spektakularnym nazwisku Świnoga. Poza wychowawstwem uczyła nas języka polskiego. Miała totalnie przestrane. Siedziałem w ławce z moim wielkim przyjacielem Przemkiem, z którym dorobiliśmy się wymownego przy domku Terror skład. Obaj graliśmy na skrzypcach, obaj mieszkaliśmy na tym samym osiedlu i obaj mieliśmy równie ekscytujące osiągnięcia w nauce. Pewnego razu w trakcie lekcji języka polskiego wpadliśmy na arcymądry pomysł wymieniania na głos wszystkich potraw z wieprzowiny. Korzystając z każdej chwili nieuwagi pani Świnogi, wykrzykiwaliśmy zmienionym głosem wieprzowe mni. – Galanka! krzyknął Przemek. – Skobowy! – krzyknąłem ja. – Ostroski, wyjdź! – krzyknęła pani Świnoga. – Wiem, byliśmy głupi i złośliwi. Przemek jest chyba jedyną postacią w historii edukacji, której udało się wylecieć z klasowej wigilii. Każda osoba z klasy była odpowiedzialna za dostarczenie konkretnego produktu na wigilijny stół. Dziewczyny poprzynosiły karpie, ciasta, zupę grzybową i kutię. Ja z przemkiem natomiast byliśmy zobligowani do dostarczenia napojów. To była idealna okazja, by coś zmajstrować.